taginde gane mangide gane mangidem gane. Dziś spotykamy się przy okazji rozmowy o dekolonizacji Afryki, o tym, jak wyglądało uzyskiwanie niepodległości. Jesteśmy tutaj w takim kręgu, który został dobrany nie bez powodu, bo skoncentrujemy się na trzech właściwie regionach Afryki. Jest z nami doktor habilitowany Baran Diaye i Mamadou Diouf, Senegalczycy, więc będzie o Senegalu. Jest też doktor Eugeniusz Żywuski, a zatem bardzo dużo o luzofońskiej Afryce, o Mozambiku, Angolii, o Wyspie Świętego Tomasza i Księżęcej trochę pewnie też, Gwinei Bissau i Cabo Verde, czy też Wyspach Zielonego Przylądka. Jestem ja, czyli Ghana. Temat, którym zajmuję się od czasów moich studiów. A zatem niepodległość. Niepodległość, która była konsekwencją tego, co się działo na świecie. Tego, co wydarzyło się najpierw po I wojnie światowej, potem po II wojnie światowej. Masowy udział afrykańskich żołnierzy na frontach II wojny światowej, szczególnie w kontekście kolonii brytyjskich, kolonii też francuskich. Mamy też w tym przypadku zmieniający się świat. Upadek mocarstw, powstają nowe, które zaczynają odgrywać coraz większą rolę w tym układzie. Mamy podział na dwa bloki. Zatem jak wyglądał ten świat z perspektywy poszczególnych regionów, o których dzisiaj mówimy? Może zaczniemy od Senegalu. Senegal, jak wiadomo, dawna kolonia francuska, a właściwie zdaniem wielu historyków Senegal był bramą tej francuskiej kolonizacji w Afryce Zachodniej. To zaczęło się w XVII wieku od Saint-Louis du Sénégal, 1650 rok, tam dotarli Francuzi i sobie pozwolili na zmianę nazwy tego tej miejscowości. To się nazywa Ndar. Dali nazwę Saint-Louis, cześć króla francuskiego Ludwiga XIV. I później od tego Saint-Louis do kolejnych części, najpierw na Wybrzeże, oczywiście Dakar, Gorée, Rufisque, tak te zwane cztery gminy, les quatre communes. I od tego czasu dużo się zmieniło. Zmiana różnych pokoleń polityków aż do momentu niepodległości, ale to jest długi proces. Można to rozpocząć od słynnej konferencji w Brazzaville w 1944 rok. Bo dużo ludzi też mylą tą konferencję w Brazzaville a ta z 1958 roku. Tutaj to De Gaulle zawoła tą konferencję, ale tak naprawdę chodziło o zmiany polityczne, ale nie padło tam wyraz zwolnienia czy niepodległości, oddania, zarządzania tym miejscowym, nie. I jeszcze jedna rzecz. W tej konferencji brazylijskiej nie było ani żadnego z tych reprezentantów tych kolonizowanych ludzi. I wtedy już był podział na dwie federacje. Już w Francji w 1858 roku najpierw powstał 1895 rok. Tak zwana Francuska Afryka Zachodnia, AOF, z 8 terytoriów. Tam Senegal, Mauritania, Górna Volta, Wybrzeże Kości Słoniowej, tym było 8. I później 1906 rok Francuska Afryka równikowa, AOF, Afrique Équatoriale Française. I ta konferencja w Brazzaville była łączona gubernatorów tych kolonii, ale nie było reprezentantów miejscowych, czyli kolonizowanych. I później powstał w 1946 roku Unia Francuska,
która miała polegać na unii wszystkich posiadłości kolonialnych Francji z metropolią, czyli te wszystkie terytoria pozamorskie, plus jeszcze te kolonie w Indochinach, plus jeszcze Maroko, Algeria i Tunezja. I później jeszcze kolejna ewolucja, to jest tak zwana la loi cadre, czyli ustawa Gastona de Ferra, 1956 rok. Wszystko to właśnie zdaniem też wielu historyków, ten 1956 rok przygotowała już dekolonizacja, ale dekolonizacja w formie neokolonializmu. Ta zasada odejścia, aby lecie pozostać. I wtedy już pomyślano, jakby się wycofać, ale jednak zostać. Czyli trzymać gospodarkę, trzymać wszystko, co się leci dla metropolii. I później, 58 rok, ta słynna, ten słynny referendum. Też de Gaulle wraz już z tym panem od Afryki, Jacques Foccart. 58 rok, de Gaulle organizuje, czy Foccart organizuje de Gaulle tego wyjazdu do różnych kolonii Afryki i miał powstać już la communauté franco-africaine, czyli wspólnota franco-afrykańska. I de Gaulle prowadził wtedy ta kampanię wyborcza, aby głosować za bycia w tej wspólnocie z Francją albo za otrzymaniem natychmiast niepodległości. Wtedy de Gaulle objechał od Brazzaville aż do Conakry, wszystkie te kolonie afrykańskie, francuskie, afryce. I jedyny kraj, który wtedy głosował za nie, to jest Gwinea Ekwatoryjna. I natychmiast w 1958 roku otrzymali niepodległość. Ale z silnym kosztem, ponieważ wtedy od tego momentu był naprawdę ostracyzm na ten kraj, na sekuturę. Bo de Gaulle był bardzo niezadowolony z tego faktu, że właściwie sekuturę miał odwagę powiedzieć przy niego, że mi woli mi być biedni, ale niepodległy, ale niż być niewolnikami, ale w dostatku. Jest to dobrze cytuję, tak? Tak, tak. I wtedy w gniewie de Gaulle zabrał wszystko, co tam było od Francji. Powiedział nawet, że na ścianach co było, te gwoździe na ścianach były zdejmowane. Gwoździe wszystkie. I jeszcze prowadzono politykę, która diabolizowała tę konsekuturę przez wiele lat. I w przypadku Senegalu była sytuacja bardzo nietypowa. Wtedy był Senghor Is Mamadou Dia jako przywódcy tego kraju. Mamadou Dia jako szef rządu, a Senghor jako prezydent. I Mamadou Dia był przekonany, że Senghor też głosuje za nie, aby otrzymać od razu niepodległość Senegalu. Jednak Senghor negocjował z Francuzami inną pozycję, przekonali go i chciał głosować na tak. I kiedy ujawnił dla Mamadou Dia jego premier, on był w szoku. I z tego powodu, podczas tego referendum, tego wyjazdu, pod koniec września 1958 roku w Dakarze, nie było na miejscu ani Senghora, ani Mamadou Dia. Pod różnymi pretekstami. Bo wielu historyków nie wiedzieli, jak się zachować przy obecności de Gaulle. I wtedy ówczesny minister spraw wewnętrznych, taki Waldo Dzondziaj, przyjmował de Gaulle na ówczesny Place Proté, centrum Dakara, później nazwała Place Niepodległości, obecnie Place Waldo Dzondziaj, jak teraz. Zmienili nazwę. Tak, zmienili nazwę na Place Waldo Dzondziaj. I wtedy ten ówczesny minister spraw wewnętrznych głosił słynną mowę i mówił o niepodległości w Senegalu, a później
w ramach współpracy i konfederacji jakieś stosunki ze Francją, ale postulował niepodległość. I wtedy nawet był słynny protest na tym, le portrait de pancart. Pokazali wtedy De Gaulle tymi hasłami i mówili natychmiast niepodległość, później l'unité africaine i później France Francją. To były takie trzy hasła, które proklamowali młodzież ówczesna, która postulowała niepodległość. Natychmiast niepodległość Senegalu, budowę jedności afrykańskiej i później współpracę z Francją. I De Gaulle był irytowany tym i mówił, że on widział te pankarty i powiedział, że je vais m'adresser d'abord au porteur de pancarte. Il leur dit en français, si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Je n'ai pas besoin des démagogues, les démagogues n'ont qu'à s'en aller. Chili, если хотите n'importe la gauche, non, veste, yannir se, démagogue. Allez, n'est-ce-t-il, Seigneur, jeszcze przy wsparciu klasy przywódców religijnych ludzi w Senegalu głosowały na tak i pozostawały w ramach już Federacji Mali w tej wspólnocie francuskiej, ale to trwało niedługo. Dwa lata, w 60 roku już brali swoją niepodległość. Jeszcze w ramach tej Federacji Mali ta federacja też długo nie trwała. Później też kolejne kraje tego regionu też powoli brały swoje niepodległość. I jak pokazała historia, później, pomimo ten ostracyzm wobec tej kultury, on był bardziej szanowany wśród Francji niż te inne, które głosowali za tak. Bo on był naprawdę patriotą. Można to nazwać nacjonalistą, ale patriotą swojego kraju. A jeżeli chodzi o Senghor i jego relacje z Francją, o tym było mowa wcześniej, ale jeżeli mogę wracać do tego, zdaniem jego krytyków, Senghor był bardziej Francuzem niż Senegalczykiem, pod wieloma względami. Jego miłość do języka francuskiego, jego miłość do kultury francuskiej, i jeszcze jego sposobność zawsze znaleźć wspólny język z ówczesnymi francuskimi przywódcami. Od De Gaulle poprzez Serge Pompidou, który on był w jednym klasie we Francji, on się uczył we Francji, tak? Ten Senghor. On był w jednym klasie prezydent, który był po De Gaulle, czyli Serge Pompidou. I w latach 30., kiedy powstał ten hasło, o którym była mowa, la negritude, to jest wyraz, który po raz pierwszy użył chyba Césaire, a później jednak Senghor go rozwijał w różnych pismach, tak? I go określił jako wartości kulturowe całego świata czarnego, tak, w cudzysłowie, tak? On to tak określił, negritude. I później przez negritude rozwijał go w różnych pismach, tak? Między innymi Liberté 3, tam Liberté 3 to jest jedno z jego pism, to jest tam pod tytułem negritude i kolonializm, czyli negritude i kolonializm. I później poprzez jego jeszcze kolejne pismo, łączył to z tak, co on nazwał la civilisation universelle. Tak, uniwersalna tak zwana cywilizacja. Tak. Tam Senghor uważał, że wkład w ogóle Afryki, czyli tej w tamtych czasach użyto przymiotnik murzyńskiej, wkład murzyńskiej cywilizacji w cywilizację uniwersalną. On tak. To bardzo często operował takim terminem. Tak. Natomiast rzeczywiście negritude to obejmował wszystko, co było na kontynencie afrykańskim, oczywiście razem z diasporą. Z diasporą afrykańską, tak. No to możesz dalej dokończyć. Tak. I wracając do dekolonizacji, jest tak, że jeżeli chodzi o ten świat Afryki subsaharyjskiej, która była pod dominacją francuskiej,
tak naprawdę ta dekolonizacja wygląda jak udawania otrzymania niepodległości, ale mi się wydaje, że jeszcze tej niepodległości nie ma. To wygląda jak udawania, że oni są niepodległi, ale tak naprawdę poprzez neokolonializm i później jeszcze France-Afrique nadal tam wszystko się liczy i wszystkie te najważniejsze decyzje nie są najcięższe brane, bo tak, że ani w Bamako, ani w Burkina Faso, ani gdzieś indziej jeszcze, ale w Paryżu. Niestety, trwa obecnie zmiana tej waluty CFA, który istnieje od 1945 roku, który był jednym z ostatków tej dominacji kolonialnej. Ale i co się dzieje? Co się dzieje? Ponieważ ECOWAS przez wiele lat pracował, czy pracuje nad wspólną walutą. Organizacja jednocząca kraje Afryki Zachodniej, ekonomiczna. Czyli wspólnota gospodarcza Afryki Zachodniej przez wiele lat pracuje nad wspólną walutą tego regionu, tych 15 krajów. I w ostatnim czasie i ta waluta miała mieć nazwę ECO. I w ostatnim czasie nagle prezydent Francji obok prezydenta WKS, czyli Alassane Ouattara, deklaruje, że CFA kończy swoje żywot i będzie ECO. Ale nadal pod gwarancją Francji. Co to ma oznaczać? Pod gwarancją Francji, czyli nadal będzie te relacje neokolonialne, ta dominacja. Co to oznacza ta gwarancja? Okej, nie będzie już ten depozyt, który polega na tym, że 50% należności zagranicznych 15 krajów był do tej pory depozyt w Banku Narodu Francji, tego już nie będzie, ale nadal Francja będzie gwarantowała ta waluta ECO. Czy te kraje już nie mogą mieć kontrolę na swoją walutę? I to pokazuje, że nadal ta niepodległość, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo formalna. To jest ciekawy obraz, który tutaj namalował Bara. Ja myślę, że to jest ta asymilacja, którą Francja prowadzi od czasów, powiedzmy tam, od początku XX wieku, to ona po prostu skutkuje nadal. To jest tak, że wielu liderów, nawet tych tak zwanych postępowych, to nie mają tej, ta grupa nie ma tej swobody, która powinna być. Przykładowo, oprócz tej waluty, którą gwarantuje Francja. Francja gwarantuje walutę, która jest w tych krajach francuskojęzycznych. Francja ma praktycznie wszędzie bazy. To widać. Gospodarka na przykład Senegalu no po prostu bardzo mocno, przykładowo dopiero w latach 70. końcówka zacięto import innych marek samochodów niż francuskich. To ja mówię o tym, co po prostu w ogóle zwykli ludzie widzą. To jest pewna taka blokada. I jeszcze dwa takie przykłady, które są bardzo, bardzo naprawdę takie namacalne. De Gaulle, kiedy wracając do 1958 roku, robił, jeździł po tych wszystkie kraje i pytał ludzi, czy chcą niepodległość. Mm-hmm. On był przekonany, że Senghor zrobi fajną robotę w Senegalu, Ufet Boigny zrobi na Wybrzeżu Słoniowej. Jedyna niespodzianka to było w Gwinei. Ale ja słuchałem całkiem niedawno wywiad z żoną Sekoutoury. Mm-hmm. Ona powiedziała, że Sekoutoury nawet nie chciał niepodległości, tylko sposób, w jaki przemawiał De Gaulle, on się dostroił do niego i zaostrzył swój język i tym zdenerwował De Gaulle'a. Tak naprawdę. Ona to rzeczywiście, że swojej kultury nie planował. Oczywiście chciał, ale nie akurat tego dnia. Mhm. Więc sam to poszło bardzo, bardzo szybko. Druga rzecz, Francuzi zabrali wszystko i dosłownie w Banku Gwinejskim nie było nic, a później pojawiły się fałszywe banknoty, bo on chciał doprowadzić, Francja chciała doprowadzić do
do inflacji, więc Gwineja miała naprawdę bardzo duży problem. Drugi przykład to jest zachowania w ogóle, a propos tego, co mówi Baraż, że ta Francja jest tam obecna i to nie jest, chodzi o struktury, które są tam gdzieś tam tajne, ukryte i tak dalej. W samym sposobie mówienia do Afrykańczyków, prezydentu Francji, Sarkozy mówił na Uniwersytecie w Dakarze, w obecności po prostu wszystkich, że Afryka nie dorosła do. Nie ma śladu historii. Tak. To takie zdanie powiedział. Druga rzecz to jest Macron. Macron całkiem niedawno powiedział, że kobiety w Afryce rodzą za duże dzieci. I właściwie ja myślę, że ten język kompletnie niedyplomatyczny, ta swoboda mówienia do wielu krajów, milionów ludzi w ten sposób, to pokazuje, jakie są te relacje. Arogancje. Tak, właściwie, ale to jest arogancja z pewnością. To jest tutaj trudno to kwalifikować. Także te relacje są niesamowite. Ja jestem przekonany o tym, że Francja w ogóle nie wyobraża sobie innego układu, innych relacji z tym kontynentem. Partnerstwo odpada. I to jest, to słychać w samym języku. Chociaż my wiemy, że gdyby Afryka poszła przykładem Ruandy, to ten język francuski straciłby swój statut w ONZ-cie. Po prostu, bo przecież ten język ma tę moc, oczywiście ma swoją tradycję, ale w dniu dzisiejszym ten język funkcjonuje, ma taki statut w różnych organizacjach, dzięki temu, że właściwie, że tam są kraje afrykańskie. Także skracając to wszystko, ja liczyłem na to, że trochę szkoda, że podpisanie w 60 roku w Saint-Louis, w dawnej stolicy Senegalu, w momencie, kiedy Francja przekazała jakby swoją suwerenność, powiedzmy, Senegalowi, to przecież to podpisał Mamadou Dia, o którym mówił Bara, że ta federacja Mali nie przetrwała. Bo ja myślę, że to mógłby być bardzo, tak na starcie, bardzo piękny przykład. Oczywiście ja nie wiem, jakie były, podejrzewam, że Senghor i Modibo Keita, czyli pierwsi prezydenci Mali i Senegalu, byli szczerzy, tak? Że była tam szczerość, że chcą dać w Afryce Zachodniej taki przykład, że można. Niestety ten twór przetrwał dosłownie jakieś 3-4 miesiące i potem Mali uzyskało, tego samego dnia oni się rozłączyli, a Mali utrzymało ten dzień, w którym, w którym wybuchło, znaczy już ta federacja malijska przestała istnieć, a my na przykład w Senegalu obchodzimy Dzień Niepodległości w stosunku do tego dnia 4 kwietnia, który był podpisaniem. I stąd, bo my wszyscy się dziwimy, że Federacja Mali rozwiązała się 20 sierpnia, a my jednak Dzień Niepodległości mamy w kwietniu. Czyli my wróciliśmy do tego dnia, kiedy mamy, tak dokładnie. Także szkoda trochę dla tej Afryki Zachodniej, bo gdyby to przetrwało, ale tam było za dużo tych takich egoizmów, bo my przecież pamiętamy, jak mówił Ufuor Boigny, późniejszy prezydent Wybrzeża Kostsłoniowej, on powiedział, że Wybrzeże nie będą krową mleczną tej Afryki Zachodniej. To znaczy byli tuż wśród nich ci, którzy uważali, że oni są na tyle bogaci, że sami mogą funkcjonować. Więc tam rzeczywiście i egoizmy, i różnego rodzaju tam problemy się pojawiły. Przez to akurat każdy poszedł swoją drogą. Tutaj też dwa momenty jeszcze. Prawda, co mówisz, ale tutaj mnie się wydaje, że działała jeszcze ta zasada, o której mówił profesor teraz, że dzielić, aby rządzić. Ponieważ ta federacja, początku miała ludzi, więcej państw w tej federacji. Miałby jeszcze Burkina Faso, miałby jeszcze Benin. Tak. Ale zanim podpisali, to jeszcze zrezygnowali. Rezygnowali, bo naciski były z góry. Tak, jeżeli nie było, to prawda. Miałby, przynajmniej 5-4 państw miały być wtedy w tej federacji. Ale naciskano na nich, żeby wtedy nie weszli do tego. Nie wystąpili. I jeszcze jedna rzecz. W 1958 roku przecież arbitralnie De Gaulle rozwiązywał te federacje, które istniały, AOF i AF. No tak. Aby nie dać im niepodległość w tych federacjach. To też było zasada dzielić, aby rządzić. Arbitralnie rozwiązał
te federacji jedna istniała od 1895 roku, do AOF, a druga od 1906 roku do 1958. I De Gaulle arbitralnie właśnie rozwiązał te federacje, aby nie dać im niepodległość po takich potężnych udworach politycznych. Im dać niepodległość w oddzielnych państwach, im będzie łatwiej ich manipulować. To też działało i nadal działa tak naprawdę. Nadal, o tym było mowa wcześniej, nadal nie możemy integrować ten kontynent, bo to nie jest w interesach tych byłych mocarstw kolonialnych. Nigdy nie będę... Patrząc na Senegal, można powiedzieć, że to jest taka droga transformacji, bo tam nie mamy rewolucji, nie mamy wojny. Tak. Może parę słów jeszcze o Ganie. Mówię o tej Ganie, ponieważ to był taki pierwszy kraj Afryki Subsaharyjskiej, który potrafił wyjść na drogę niepodległości i miał zupełnie inny model, co wynikało również też z jednej strony z polityki brytyjskiej wobec kolonii, a z drugiej też z uwarunkowań, które w samej Ganie były. Tak, tutaj mamy rzeczywiście też elity polityczne, które były w stanie poprowadzić przynajmniej te aspiracje niepodległościowe, czy też wyartykułować je i zawalczyć o nie. I mamy też Wielką Brytanię, która coraz jest słabsza. Po II wojnie światowej już przestaje być tym imperium, gdzie słońce nigdy nie zachodzi. Zaczyna się demontaż tego imperium. I na tej fali stosunkowo już późno, bo to są lata 50., pierwsza połowa lat 50., dochodzi w Ganie, jeszcze wtedy na Złotym Wybrzeżu, do fali pokojowych, najpierw protestów, potem do wyborów, do coraz większego przekazywania też kompetencji lokalnej społeczności, mieszkańcom kolonii, aż wreszcie Nkrumah, który też dzięki swojemu uporowi, dzięki sprawnej organizacji partyjnej, dzięki stworzeniu partii, dochodzi do władzy, ale też rozmawia z rządem w Londynie i wypracowują konsensus, wypracowują kompromis, który oczywiście nie jest zadowalający dla żadnej ze stron, natomiast rzeczywiście udaje się pomimo wielu problemów, pomimo też prób dezintegracji, bo pamiętajmy, że też i w Ganie były różne grupy etniczne, różne ludy, które miały swoje aspiracje, chociaż Baszantowie, którzy mieli zdecydowanie większą legitymację do tego, żeby rządzić na przykład Ganą, z racji tego, że mieli jeszcze w XIX wieku na tyle silne państwo, że mogli pokonać Brytyjczyków w polu. I dopiero pod koniec XIX wieku tak naprawdę Aszantowie zostali definitywnie podporządkowani przez Brytyjczyków, niż Kwame Nkrumah, który pochodził z małego, satelitarnego ludu Nzema, też posługującego się językiem ludu Fakan. Natomiast to byli tylko Nzema, malutkie, mało istotne, mało istotna wspólnota gdzieś na wybrzeżu właśnie dzisiejszej Gany. A tu w Ganie się udało, Gana przeszła pokojową drogę, była wcześniej uznawana za taką modelową kolonię, gdzie te wszystkie procesy zachodziły. Troszeczkę inna droga była w Nigerii, ale też Nigeria jest mimo wszystko zdecydowanie bardziej zróżnicowanym krajem, jeżeli chodzi też o konflikty między społecznościami, między ludami, które tam zamieszkują, niż w Ganie. I Gana do dziś trwa we względnym pokoju. Jakkolwiek były zamachy stanu, jakkolwiek może one nie były aż tak krwawe, jak chcemy to wiedzieć i widzieć w zamachach stanów, które mają miejsce w Afryce. Natomiast rzeczywiście pomimo tego wojskowi później oddali tę władzę i dziś mamy znów Ganę pokazywaną jako taką jedną z modelowych państwowości, które pokazuje się jako taki troszeczkę wyjątek w Afryce Zachodniej, gdzie wrze. Bo mamy Sierra Leone, gdzie była wojna, mamy Liberię, gdzie rzeczywiście też ta wojna strawiła ten kraj, chociaż gdzieś to nie była kolonia brytyjska. Mamy Wybrzeże Kości Słoniowej, to jest już pomimo swojego prosperity, które zostało rozdarte konfliktem. A zatem Gana pokojowa. I po drodze możemy jeszcze chwilę powiedzieć o Belgii i o Kongu Belgijskim. To taki przykład, który jest typowy. Tam z kolei zabrakło tych elit. Tam nie było praktycznie tych elit i doszło od razu do dezintegracji, do wojen, które właściwie ciągną się i są wojnami, można by powiedzieć, takimi ogólnoafrykańskimi.
tak jak mamy wojny światowe, ponieważ tam na pewnych etapach te wszystkie kraje Afryki sąsiadujące przynajmniej były zaangażowane w wojny wewnętrzne w Demokratycznej Republice Konga, w Zairze wcześniej, a te zmiany też ulegały zmianie. Natomiast tam zabrakło elit, a jednocześnie Belgowie nic nie robili, żeby upoważnić społeczność, też dać jej ten mandat do sprawowania kontroli w zastępstwie państwa kolonizującego i zostawiając za sobą ślad zbrodni, dziedzictwo króla Leopolda. Natomiast mamy jeszcze ten obszar, który jest rządzony, kontrolowany przez Portugalczyków. I tutaj pytanie do doktora Eugeniusza Rzewuskiego. Jak to właśnie wyglądało? To były kolonie, które rzeczywiście mimo wszystko, jak patrzymy na historię, to Angola, Mozambik, czy też Amilcar Cabral i Gwina-Bissau, one nam się kojarzą z konfliktem, z wojną. Migawki, filmy, które były realizowane właśnie w latach 70., kiedy to największe natężenie tego konfliktu miało miejsce, pokazują, że tam o pokojowym przechodzeniu do niepodległości nie było mowy. Z czego to wynikało? Może tak populistycznie nawiążę do filmu Jeszcze dzień życia wedle Kapuścińskiego, bo to jest oczywiście, jak to wszelki skrót, bryk z historii, jeden film zrobiony na podstawie doskonałej książki, reportażu o tym, jak dochodzi do niepodległości Angolii w kontekście zimnej wojny. Tam była ona gorąca w kontekście przeciwstawnych interesów i kontekście dekolonizacji pozostałej części kontynentu afrykańskiego. Bo mamy inwazję z Afryki Południowej jeszcze z czasów apartheidu, mamy z północy tuż przed niepodległością inwazję FNLA, ruchu wyzwoleńczego silnego Bakongo, zakotwiczonego w Kongo, któremu przewodził Holden Roberto, zięć Mobutu. Wszyscy siedzą w kieszeni amerykańskiej i mają stamtąd wsparcie i logistyczne, broń, informacja szpiegowska i tak dalej. To wszystko pokazuje, że zupełnie inaczej niż jak to było w sytuacji tych obszarów Afryki Zachodniej, francuskich kolonii, gdzie mamy do czynienia jednak z pewnymi sztucznymi granicami, pobratymstwem, ale jednocześnie to są ciągłe terytoria tak samo. To można dzielić i rządzić, ale ten tort cały czas jest jeden. Natomiast w przypadku kolonii portugalskich zasadnicza różnica w samej taktyce prowadzenia, doprowadzania do niepodległości przez siły, które na tych krajów, no, polegało też na tym, że tutaj tych kolonii, te kolonie są rozproszone. Tutaj jest wprawdzie mapka taka, która pokazuje, ale wszyscy ją znacie jako Afrykaniści. Tak, tak. Pokazuje jeszcze inne państwa portugalskojęzyczne. Angola po stronie Atlantyku, Mozambik po stronie indyjskiej. Portugalczykom się śniło, bo w czasach, kiedy dochodziło do tego Scramble for Africa i konferencji berlińskiej w końcu XIX wieku, połączenie tych kolonii i przywieźli do Berlina taką mapę zwaną mapa Corderosa, czyli różowa mapa. Ona szerokim korytarzem łączyła te dwa terytoria, bo też rzeczywiście portugalscy pombeirusz, tacy handlarze, handlowcy często mieszanych raz, bardzo zafrykanizowani przez kilka pokoleń, byli pierwszymi Europejczykami, którzy przebiegali między jednym wybrzeżem a drugim. Tak jak Swahili to robili, nie dochodząc do Atlantyku, tak Portugalczycy wydeptali te ścieżki, no i to miał być pretekst do tej mapy, do tych rewindykacji portugalskich na konferencji berlińskiej, kiedy Afrykę dzielono. Ale oczywiście to się Brytyjczykom nie podobało, bo oś Kapsztad przechodziła przez ten most. Także pomysł
pomysł korytarza Polakom się nie podobał przed II wojną światową niemieckiego, a Brytyjczykom się nie podobał korytarz portugalski, który wiedzie wzdłuż Zambezi, bardzo, bardzo szeroki korytarz i ma odcinać te terytoria, więc mamy do czynienia z ruchami wyzwoleńczymi, które ze sobą ściśle współpracują, które nie budzą się z jakiegoś letargu i ubóstwa 15 lat później, bo te niepodległości w stosunku do roku 60 to mniej więcej tyle właśnie czasu dojrzewały w walce, bo ruchy na rzecz niepodległości działały także w ramach tych struktur ruchów panafrykańskich i od początku lat 60., a nawet końca lat 50. działacze tych intelektualiści, działacze polityczni tych pięciu państw, pięciu portugalskich kolonii spotykali się na najważniejszych kongresach. Najwyraźniej, chociaż był zawsze w tym kontekście jakiś pluralizm rozmaitych opcji, ale najwyraźniej, najmocniej wspierana i najbardziej chyba rzeczywiście z największym poparciem były organizacje, które szukały socjalistycznej drogi, szukały wsparcia przede wszystkim rosyjskiego, trochę chińskiego tak samo. I to była od początku tą preferencją, tą wizją i tym, tą ideologiczną pępowiną proces dochodzenia do niepodległości w sytuacji, kiedy Portugalia zdecydowanie mówiła nie. Portugalia była za słaba, żeby dekolonizować z jakąś opcją neokolonialną, bo po pierwsze nie wykształciła odpowiedniej warstwy, liczebnie odpowiedniej warstwy ludzi, którymi mogłaby jakieś deale zawierać, poszukiwać wspólnej płaszczyzny, znowu tej luzotropikalnej. Mówię znowu, bo nawiązuję do poprzedniej części. A więc silna lewicowość, właśnie marksizm przy silnym wsparciu Portugalskiej Partii Komunistycznej, która nie od razu w okresie międzywojennym nie była wcale na rzecz niepodległości, ale no, w latach po II wojnie światowej wpływy PCP, Partido Comunista Português, w koloniach były też silne. Więc tą ścieżką, a jednocześnie już najwyraźniej, po pierwsze, w konfrontacji światowych bloków i w rywalizacji o ten łakomy kąsek Afryki zamożnej w minerały, geostrategicznie bardzo ważny, znaczy, no, na południe od rzeki Konga, nawet na południe od rzeki Zambezi przede wszystkim, prawda? Więc te dwie portugalskie kolonie plus Namibia okupowana prawem kaduka przez Afrykę Południową jeszcze w czasach apartheidu i Rodezja Południowa, bo północna przekształciła się w Zambię w latach 60. w połowie, a niepodległość południowej Rodezji to też była wywalczona znowu. Więc mamy do czynienia z opcją, nie, chociaż w przypadku Zimbabwe był to Lancaster House i negocjacje konstytucyjne, tak po brytyjsku, tak. Ale w tle kałasznikowów tak samo ta niepodległość przyszła. Mamy do czynienia z ugrupowaniem państw, które powstały po to, żeby także stworzyć tak zwaną linię frontu. Te państwa linii frontowej obejmowały trochę więcej niż to terytorium Mozambiku, Angolii i Zambii, bo jeszcze Tanzanię. Tanzania szczególnie ważna, bo tam w Dar es Salaam była siedziba Komitetu Wyzwolenia OYA, potem Unii Afrykańskiej, no w każdym razie. Może już Unii Afrykańskiej nie, bo się komitet rozwiązał, ale OYA w każdym razie, z siedzibą jako agendy OYA z eksterytorialną
znowu Kapuściński to opisuje, ciekawie jak to się tam, ci wszyscy freedom fighterzy spotykali w Dar es Salaam. I z portugalskich, i z brytyjskich kolonii, i z Namibii, i ANC z Afryki Południowej. Więc mamy do czynienia z procesem wojny o niepodległość, wojny zbrojnej, i która jest częścią także konfrontacji wschód-zachód, która jest dla jednej i drugiej strony czymś, co się nazywa proxy wars, czyli no, taką wojną zastępczą. Prawda? Nie możemy bezpośrednio tych rakiet z Kuby do was wystrzelić, no to będziemy się bili w Angolii. W Angolii, w której przed już w latach 50. było wiadomo, że nie tylko że są diamenty, bo je wcześniej eksploatowano, że jest ropa naftowa i to dużo. To. Więc w ogóle łakomy kołsek, kto weźmie całe południe Afryki, łącznie z RPA, z tych wielkich mocarstw. I to jest bardzo krwawa wojna. Wojna, w której także, szczególnie w przypadku Angolii, naznaczona znowu dzieli rząd, naznaczona konfliktami trzech rywalizujących ze sobą ugrupowań. To Kapuściński nas wprowadza w tę sytuację właśnie wtedy, kiedy ta wojna jest ze wszystkich stron, nie wiadomo kto jest kamarada, kto jest irmão, czyli bratem, kto jest brother, bo to są formy etykiety adresowania się, zwracania się do siebie, które znaczyć mają, czy jesteś w stronie, czy jesteś z Mobutu, czy jesteś z Agostinho Neto, czy jesteś z Kubańczykami na przykład. Mamy więc do czynienia z udziałem także pozaafrykańskich sił, bo w odpowiedzi na inwazję z RPA, właściwie już przygotowywana wcześniej, jest desant kubański przez Brazzaville, wówczas państwo Ludowa Republika Kongo, dosyć rewolucyjne i tam były rozmaite bazy tak samo samych ruchów narodowych zwolenniczych. Ten desant jest na kilka tygodni przed datą uzgodnionej niepodległości. Przypominając tutaj rolę Portugalii, Portugalia nie chciała, nie dojrzała do dekolonizowania Afryki zupełnie, ale jest wojną kolonialną tak wyczerpana, że wybucha rewolucja, przewrót wojskowy, ta rewolucja goździków i jednym z pierwszych komunikatów jest: mamy dosyć wojny, musimy negocjować i dać niepodległość naszym afrykańskim braciom. Ten ruch MFA, Movimento das Forças Armadas, który rewolucję w Lizbonie zrobił, miał bardzo silne nie tylko doświadczenia z pól bitewnych, ale także powiązania i rodzinne, i życiorysowe z tymi byłymi koloniami. No, proszę wybaczyć osobistą dygresję. Ja ląduję w Mozambiku w 1977 roku, czyli półtora roku po niepodległości. I tam spotykam jako dyrektora radia państwowego pana Leity Vasconcelos. To jeden z dwóch bohaterów, tych, którzy puścili w nocy z 23 na 24 kwietnia 1974 roku pieśń Grande la Villa Morena, która jest sygnałem, zaczyna się rewolucja, tak. Do broni. Tak. To jest spisek przygotowywany, wtedy wybucha. Spotykam dwa miesiące później, może uciekają mi nazwiska, ale wszystko jedno, w każdym razie bardzo wielu ludzi z Movimento das Forças Armadas, niektórzy z nich brali udział po stronie portugalskiej po prostu, bo byli wcielani do armii, byli oficerami także. To była krwawa wojna, ale jednocześnie także dużo było tutaj takiego pobratymstwa w postrzeganiu jej jako bezsensowną drogę do nikąd, prawda? Że, no, nie da się jej wygrać. Sam ruch narodowo-wyzwoleńczy Mozambiku, Frelimo,
szacował, że jeszcze 10 lat co najmniej będziemy walczyć o tę niepodległość, bo nikt tej rewolucji nie przewidział. I teraz tak, więc mamy niepodległość, która jest w czasie skupiona, chociaż rozrzucona, bo Gwinea-Bissau jest, ogłasza tę niepodległość pierwsza jeszcze w 1973 roku, a wojna trwa. W 1974 już po rewolucji goździków Portugalia uznaje niepodległość Gwinei-Bissau, a w 1975 pozostałe kolonie tę niepodległość uzyskują. W przypadku Angolii najbardziej dramatyczna, bo to był dopiero nowy rozdział kolejnej wojny domowej, prawda, i wojny także tej granicznej, może nie granicznej, ale inwazji RPA i Zairu. W przypadku Mozambiku Ruch Narodowy Wyzwoleńczy nie miał istotnych, silnych konkurentów. Niektóre z nich zresztą, ci chcę, wyeliminowano z gry w sposób fizyczny. Ale w każdym razie oni działają z terytorium Tanzanii. Tam są bazy w Tanzanii. Angola działa swoją wojnę wyzwoleńczą, prowadziła głównie przy wsparciu z Konga Brazzaville i proszę sobie zajrzeć na mapie, jest taka enklawa Kabinda, nazywa się, bardzo, bardzo roponośne tereny, one się już teraz trochę zaczynają wyczerpywać, ale ta Kabinda między Kabindą a Angolą, a resztą, głównym korpusem Angolii, wchodzi ujście rzeki Kongo i takim wąskim, coraz węższym rejkiem terytorium RDC, Republiki Demokratycznej Kongo. Okay. No? Więc to jest rzeczywiście nieprzystające terytorium, ale było bardzo ważną bazą do samej wojny wyzwoleńczej, a do dzisiaj jest miejscem rewindykacji. Mamy więc ten moment dosyć dramatyczny, a jeszcze mówiąc o dramaturgii w Maputo, po ogłoszeniu umowy z Lusaki z 7 września 1974 roku, że będzie niepodległość. W Lusace uzgodniono, że niepodległość przekazują Portugalczycy w ręce Frelimo, jednej organizacji głównej. Nie było żadnego referendum, żadnego głosowania. No, to była jednoznacznie przez społeczność międzynarodową uznana dominująca siła. Były inne ugrupowania tak samo. Na wieść o tym wybuchają zamieszki w Lourenço Marques, czyli późniejszym Maputo. Próba powtórki z tak zwanej UDI, czyli Unilateral Declaration of Independence, którą wcześniej Jan Smith zrobił w Rodezji. To znaczy puczu białych, innych zwanych reakcyjnymi kręgów, które chciały doprowadzić do zerwania z Portugalią, ale narzucenia rządu białej mniejszości, a było ich co najmniej ćwierć miliona, bo samych Portugalczyków w Mozambiku. Więc też było trochę napięć, ale w zasadzie proces objęcia władzy w Mozambiku był względnie pokojowy, a w Angolii ta wojna trwała jeszcze potem drugie 20 parę lat, bo była wojną domową, aż do roku 2002, kiedy zabito Savimbiego, przywódcy UNITY. Więc mamy te czynniki, pewne pobratymstwo polityczno-ideologiczne, wsparcie, ale przecież nie arcybogatego Związku Radzieckiego, sporo ich to jednak kosztowało. To wsparcie. Nie wszyscy byli hura marksistami, niektórzy byli, ale zmienili się potem kapitalisty bardzo, bardzo chętnie. Ale ten taki latynoska lewicowość na pewno się w jakiś sposób
była spoiwem i pewnym poczuciem, pewnym elementem tożsamości wspólnej obywateli tych nowych państw, które są z sobą rozrzucone. Teraz z drugiej strony Portugalia, no wprawdzie przez pierwszą dekadę miała szok, bo musiała przyjąć mnóstwo uciekinierów z Angolii i z Mozambiku. Z Angolii to 500 000 mniej więcej, z Mozambiku ponad 200 000. Część z nich wyjechała może do RPA, tak samo do Rodezji, jeszcze do Brazylii, ale głównie jednak do Portugalii, no biednego kraju, który po to tych ludzi 20 lat wcześniej wysyłał, żeby ten nawis biedoty trochę odjąć, zlikwidować. Prawda? No ale Portugalia, jak się już zaczęła od tej swojej biedy odbijać i stabilizować, godzić z tą sytuacją, porzuciła też, może nie do końca, ale nostalgie lewicowe. Portugalia, aspirując do wejścia do Unii Europejskiej, przez 10 lat antyszambrując, mówiła, my przynosimy wam we wianie wpływy w dużej części Afryki, w której wy ich nie macie, a my mamy. I zaczęto szukać coraz więcej związków takich, żeby tę dawną jednak przelaną krew zamienić znowu w jakąś wspólnotę. Więc rozwiązania neokolonialne nie są aż tak bardzo silne, ale no, do tego stopnia, że na przykład Angola, która jest jednak ma bardzo dużo petrodolarów i diamentowych dolarów, najrozmaitszych kleptokratycznych procesów, tak samo dużo pieniędzy zaczęła wykupywać, dużo Portugalii po prostu. Już jak się, to już jest zjawisko XX wieku, ale od początku tego wieku ono bardzo się nasilało po prostu. Swego rodzaju rekonkwista, prawda? Wyście nas przez 400 lat, prawie 500 kontrolowali, to my teraz będziemy kupować wasze banki, wasze telefonie komórkowe i tak dalej. I to rzeczywiście do czasów Dos Santosa szczególnie ten proces chyba był bardzo, bardzo widoczny. Mamy więc do czynienia z niepodległością krajów, które wszystkie, będąc w politycznej zależności i z nadzieją patrzących na Moskwę, wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, nawet wcześniej wraz z upadkiem Muru Berlińskiego przede wszystkim, kiedy w Moskwie powiedziano nie mamy pieniędzy więcej, radźcie sobie sami. To są kraje, które bardzo szybko poczuły wiatr historii. Nasz 89 rok to jest rok później, ma swoje powtórki w większości krajów afrykańskich, takich, gdzie się zaczyna wprowadzać wielopartyjność, a zwłaszcza w tych takich ludowych dyktaturach, które były wielopartyjności nie chciały. Istnieje organizacja na wzór frankofonii, czy też Commonwealthu Brytyjskiego, istnieje organizacja zwana PALOP, Países Africanos de Lingua Oficial Portuguesa. Ja w tym skrócie podkreślam bardzo oficjał, bo rzeczywiście mamy do czynienia z rzeczywistością znowu trochę wyimaginowaną, symboliczną. Większość ludzi w Mozambiku w momencie niepodległości nie umiała czytać i pisać i no, kucharze mówili trochę po portugalsku, ale to było ponad 90% analfabetów po prostu w tym kraju, bo licząc od 1498, daty, kiedy Vasco da Gama tam zawitał, to jest prawie 500 lat kolonizacji, która głosiła, kiedy już się stała prawdziwą kolonizacją, w sensie formacji, która głosiła asymilację, ale nic nie robiła prawie na rzecz asymilowania, bo do tego trzeba inwestować w szkołę przede wszystkim. To jest narzędzie asymilowania. Mamy do czynienia z krajami, które jednak tworzą ten blok, które są krajami surowcowo ważnymi. Angola to już wiadomo od dawna.
Na Gwineję Bissau słabo się znam, ale tam wszędzie jest, w każdym z tych krajów jest jakaś podwójna tablica Mendelejewa w kopalinach. Mozambik to jest w tej chwili to drugi Katar, jeśli chodzi o gaz. No jeszcze nie wydobywany, jeszcze są to rozmaite zawirowania, także z islamistycznym komponentem, ale w każdym razie to są bardzo ważne kraje surowcowe, położone bardzo ważnie geostrategicznie na linii opływania Afryki. Niech się coś dzieje na kanale Suezkim, to nie ma jak płynąć wokół jednak przylądka dobrej nadziei, czyli zawsze po drodze jest Angola i kanał mozambicki. Prawie nic nie mówi o tych małych krajach, mniejszych. Dwa kraje wyspiarskie swojej geograficznej natury przede wszystkim i maleńkości, tam nie mogło być żadnej wojny wyzwoleńczej. Po prostu no, maki, wojna partyzancka wymaga gęstego buszu i dużego może terytorium. Może to wyjątek to sąsiedztwo Gwinei jednak ułatwiło. No tak, no więc mówię o wyspiarskich, tak, natomiast Gwinea. Tak. Gwinea Portugalska, tak. Gwinea Bissau, tak. Miała bardzo silne wsparcie z tego. I też może ciekawe, bo tak naprawdę i Cabo Verde, Zielonego Przylądka i Gwinea Bissau to pod jedną flagą. Właśnie, to jest ten wątek, o którym ale wszyscy prawda? To jest popularny w Senegalu. Kolejny projekt Unii, który się nie udał, zanim nastąpiła praktycznie niepodległość. Ale to była taka, jak to się mówi, bicefaliczna, dwugłowa konstrukcja z połączona jedną partią polityczną i jednym przywódcą tej partii. Więc. Dodając jeszcze troszkę, tak, no, to nie jest właściwe słowo, ale dreszczyku, bo nie, na pewno nie pikanterii. Wszyscy przywódcy tych krajów, z wyjątkiem Cabo Verde, ginął w tajemniczych okolicznościach. Pierwszy Mondlane w 1969 roku dostaje w Dar es Salaam bombę, list z bombą, który go rozrywa na kawałki. Amilcar Cabral w Conakry po kolacji w ambasadzie polskiej wpada w zasadzkę. Może nie wszyscy o tym wiedzą, tak, ale to nie znaczy to, że jest to jakiś polski ślad. Ale, nie, ale chodzi o to. Ale, bo bardziej jednak w dochodzeniach wyszukiwano po prostu wewnętrznych właśnie, no ktoś tam wewnętrznych, to znaczy jakieś siły zewnętrzne, PIDE, portugalska przede wszystkim, tak. Być może ktoś jeszcze miał interes w tym, żeby Cabrala wyeliminować z gry. Agostinho Neto umiera po stole operacyjnym w Moskwie, a przeciw 3 lata po niepodległości przeżył próbę puczu pałacowego w 1977 roku, który stał się do tej pory taką bardzo smutną tajemnicą Poliszynela, że zginęło wówczas wiele tysięcy ludzi w wyniku represji potem. I Kubańczycy wybronili Agostinho Neto. Wspominam o tym, bo jest jeszcze samo Ramachal, który ginie w katastrofie Tupolewa na terytorium RPA. To zostawmy teorie spiskowe, ale nie jest to przypadek, że ta pierwsza generacja ojców założycieli, którzy jednocześnie mieli silny protektorat ze wschodu, ale też szukali możliwości wyzwolenia się z niego trochę. I takich śladów ignorować też nie można. Oczywiście wewnętrzne porachunki, rywalizacje etniczne i tak dalej. No nie wiem, Mondlane miał żonę Amerykankę białą, Agostinho Neto Portugalkę białą. Te czynniki rasowe czasem sprawiają, że postrzeganie lidera może być no takie nie całkiem jednoznaczne, komuś się to może nie podobać. Nie po to, żeśmy wyrzucali białych Portugalczyków, żeby rządzili nami mulaci albo tacy, którzy mają
mają powiązania rodzinne, tak silne, prawda? Tak, a propos, teraz to jest jakby nawiązują do Senegalu, gdzie pierwsi dwaj prezydenci mieli żonę Europejkę. No też prawda. Więc tak, ja myślę, że to jest, to mogło się wydawać, że ta tak naprawdę asymilacja była maksymalna w tych koloniach portugalskich, że była dość głęboka w tych francuskich, ale później faktycznie to są różne reakcje. W Senegalu na przykład z tym nie było problemu w ogóle. Nikt nigdy, a propos Sangora czy Abdou Diouf, w związku z tym, że to jest kraj, który mówi, że jest 90% muzułmański, dopiero pierwsza dama trzech naszych pierwszych prezydentów, Senghor, Abdou Diouf i Ablaiot, mieli żonę francuską. Dopiero ten obecny ma żonę Senegalkę, więc większość mówi, że wreszcie jest muzułmanka jako pierwsza dama. Mhm. Ale jeśli dobrze pamiętam, w przeszłości w ogóle nie było dyskusji na ten temat, bo myślę, że w Senegalu jednak w związku z tym, że Saint-Louis była pierwszą stolicą i Francuzi w tamtych czasach, wiadomo, że w ogóle w Europie koloniści to byli głównie mężczyźni, podróżowali. I w Saint-Louis jest takim przykładem miasta w Senegalu, gdzie jest bardzo dużo tych mulatów w ogóle, bardzo dużo. W innych miastach nawet nie, ale Saint-Louis to jest, mamy taką specjalną kategorię senior i w ogóle cała ta, powiedzmy, połączenie, zresztą, tak ale połączenie, powiedzmy, tej elegancji afrykańskiej, europejskiej, to naprawdę Saint-Louis było takim, o ile na przykład w Senegalu nie ma karnawału, ale ten, to jest bardzo charakterystyczne dla luzofonicznych, tak, karnawał generalnie, ale w Senegalu to jest tylko w Saint-Louis jest to obchodzone. W grudniu, bo wtedy, w tamtych czasach, to te słynne seniory szły do kościoła o 12, czy tam przed 12, i to był orszak, w związku z tym, że nie było światła, to były takie ogromne te szandel, jak komale zapalam go. Pochody. W każdym razie i ta tradycja została. I to jak na przykład w Senegalu mówimy karnawał, to właśnie to mamy na myśli. Także, także to tutaj akurat ta asymilacja naprawdę odgrywała i nadal odgrywa dość, moim zdaniem, dużą rolę w wielu krajach tej. Tak, nazwana Fanal de Saint-Louis, to co ty mówisz. Fanal, tak. A żona Abdou Diouf to Senegalka, tylko katolicka. 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 Ona działała w tych organizacjach katolickich, jak Caritas i tak dalej, ale ona jest z Senegalu, Elizabeth Diouf, nie? Elizabeth. Tak. No tych przykładów można mnożyć. Tylko, wiesz, tak na przykładzie sekutury, tak naprawdę nie można było mówić, powiedzieć Francuzom prawdę, to znaczy, że chcemy sami rządzić sobą i nie mieć poparcia jakiegoś. Albo miałeś Moskwę za sobą, powiedzmy, w pewnym okresie sekutury i dlatego im się nie udało go zabić. I faktycznie coś takiego się zgadza. To znaczy zauważamy, że wszyscy ci przywódcy, którzy chcieli współpracować z innymi niż tylko z Francją, to jeżeli nie mieli wsparcia ze wschodu, to po prostu ginęli. No. I to jest rzeczywiście taka prawidłowość, więc trzeba było mieć naprawdę mocne plecy, czyli rzeczywiście takie relacje, szczególnie z Moskwą, no i wtedy był ten parasol. I to pokazuje właściwie tak słabość tego kontynentu. Ale niekoniecznie parasol, który był efektywny. Tak, zgadza się. My będziemy powoli już kończyć nasze spotkanie. Natomiast tematów jest bardzo wiele. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy oglądają to spotkanie, do zadawania pytań w komentarzach. Będzie taka możliwość w mediach społecznościowych, gdzie ten film się właśnie pojawił. Natomiast podsumowując, tak naprawdę mamy przykłady krajów, o których rozmawialiśmy, które przetrwały mimo wszystko w swoich granicach, które nie uległy dezintegracji, chociaż sytuacja była szczególnie groźna w Angolii. Jak pamiętamy, wojna domowa, to co trawiło Angolę przez tyle lat, i ta dezintegracja rzeczywiście była groźną wizją na przyszłość. Gana przetrwała, Senegal przetrwał, też ze względu na swoje rozmiary
wydaje mi się, że to też jest niezwykle ważne, chociaż z drugiej strony, jak sobie popatrzymy na małe kraje Afryki Zachodniej, gdzie aż nabrzmiało swego czasu od konfliktów, chociażby Sierra Leone, to nie do końca mały rozmiar kraju przed tym ratuje. Natomiast ta próba niepodległości udało się, są kraje, natomiast też są państwa, które nie przetrwały. Sudan uległ podziałowi. Mamy dziś dwa Sudany. A Libia jest rozdarta też między różne frakcje, chociaż jest to już Afryka troszeczkę poza naszym tematem głównym, bo my mówimy tutaj o Afryce na południe od Sahary. Natomiast czy rzeczywiście ta niepodległość też przyniosła państwa narodowe? Śmiem wątpić. Raczej ta tożsamość narodowa cały czas się tworzy, prawda? W tych krajach. Absolutnie. Może w ramach podsumowania powiedzmy kilka słów o tym. W Ganie oczywiście moda na gańskie, Gana jest coraz silniejsza. Oczywiście są wewnętrzne też podziały, które są cały czas silne i które nawet widać wśród grup, które osiedlają się w dużych miastach i przyjeżdżają z różnych regionów kraju i często na osiedlach mieszkają znając ten sam język, wywodzący się z podobnej grupy ludzie. Natomiast Gana jest i próbuje budować tą tożsamość narodową, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że tożsamości państwa, jako państwa Senegalczyków, Gańczyków, Angolczyków, Mozambijczyków, nie będzie tak łatwo zbudować. No, tutaj, Paweł, może to jako podsumowanie właśnie tak, ja naszej rozmowy. Na przykładzie Senegalu, proste. Gdybyśmy zebrali tutaj 100 Senegalczyków tak przypadkowo, to jestem przekonany, zastanawiam się, ilu byłby w stanie zaśpiewać hymn. I to jest, to pokazuje trudności. Dlatego, że kiedy weźmiemy przykład procent analfabetów i wiadomo, że wszystkie te instytucjonalne symboliki są w języku francuskim, to pokazuje drogę. Ja podaję ten przykład, bo jest naprawdę bardzo charakterystyczny. Mały procent Senegalczyków jest w stanie śpiewać hymn w języku francuskim. Więc mamy ten kłopot. Kłopot, jaką drogą mamy po prostu ludzi edukować. Przykład małego kraju, mamy około 20 powiedzmy języków, z których powiedzmy 10 jest takich dużych, ale jeżeli bierzemy pod okładę 3 krajów na kontynencie, które mają ponad 200 przecież języków, Kamerun, Kongo i Nigeria. Więc i zobaczymy, że wewnętrznie to z tożsamością mamy naprawdę sporą drogę. A to dlatego, że historycznie nie mieliśmy takich zbiorów. Zbiory były w Afryce Zachodniej. Mieliśmy Ghana, potem mieliśmy państwo Mali, przykładowo. To były naprawdę, to były duże państwa. Ale tam nie było tej polityki edukacji. Znaczy nie polityki kulturalnej nie było. To były czasy też średniowiecza. Tak, ale nawet chodzi, ja biorę przykład jakby z Europy, bo jednak to są rzeczy, które ewoluowały. Ale w Europie to się udało w momencie, kiedy dany język służył jako środek wszystkiego. Język polski, język francuski, niemiecki, inny. Tego nie było w Afryce. Ja myślę, że to jest jeden z naszych tych problemów. Wszystko jakby tożsamość budujemy poprzez obce języki. I to jest kłopot. Jak ktoś mówi, że jestem Senegalczykiem, to ma ten paszport po francusku. I to dotyczy wszystkich innych krajów. I jeżeli wchodzimy głębiej, mamy grupy etniczne. Więc czasami zastanawiam się, od czego naprawdę zacząć. Bo wybór jednego języka, który jest logiczny, to znaczy jak rozumujemy, patrzymy na przykład innych kontynentów, to by ułatwiało dużo, ale który język wybierasz? I w Senegalu wszystkie języki mają statut narodowy. Dzięki temu, że stolica jest w Dakarze, to język Wolof akurat promieniuje naturalnie. To tak powinniśmy niby ten język wybierać, ale byłby protesty, bo my wiemy, że właśnie to jest ten kłopot, który powinniśmy najpierw rozwiązać. Bo tożsamość, najprostszy element, najbardziej na widoku dostępny, to jest język, jak budujemy tożsamość. Dopiero potem te inne elementy, religijność i tak dalej, obyczaje i tak dalej przychodzą. Ale to jest ten sygnał, który spotkam kogoś, rozmawiam w danym języku, ktoś wiemy, że coś nas łączy. I to jest na razie ten problem. Jeszcze kontynentu. Angola i Mozambik na sam koniec. Czy
ten proces tworzenia przez machinę państwa jest prowadzony? Tej tożsamości narodowej, tożsamości państwowca? Tak, nie, no ten proces się umacnia, chociaż to są kraje, tak, a w Angolii charakterystyczne jest bardziej niż w Mozambiku, że ta nawa, ten statek narodowy prawie że wpada do oceanu, bo wszyscy mieszkają na wybrzeżu. Wojna spowodowała ucieczkę ludzi z terenu, więc to jest ta integracja narodowa przeszła przez ten straszny magiel wojenny tak samo, prawda, że ludzie po prostu byli z swoich własnych domostw, ziem wyrzuceni, no i urbanizacja przymusowa sprawia też, że ludzie się uczą bardziej portugalskiego na przykład. Mozambik jest troszkę inny w swoim kształcie, bo to jest tak od Maputo do granicznej rzeki Rovuma z Tanzanią, to jest 2,5 tysiąca kilometrów linii prostej. To jest bardzo, bardzo długi kraj, w środku przydzielony z rzeką Zambezi i mniej więcej ta Zambezi wyznacza także dawną historyczną linię podziału między ludami matri i patrilinearnymi, między różnymi królestwami, które się tam po obu stronach łączyły, do tego stopnia, że przed niepodległością jeszcze Malawi, które grało kartę RPA na apartheidu, starało się o to, żeby odbić, żeby mieć dostęp do morza. Jeśli chodzi o tę perspektywę z obszaru Afryki luzofońskiej, tak nazywanej, stąd dobrze widać jednocześnie, że kontynent afrykański nie jest przecież z wielką jakąś dryfującą przez historię tratwą, że on ma swoje powiązania. I znowu Angola dużo bliżej ma do Brazylii, to jest to jest proces nie tylko niewolniczy, ale po prostu geograficzny, wręcz i kulturowy. Mozambik jest częścią basenu Oceanu Indyjskiego, od wieków jest z nim związany. Więc wydaje mi się, że trzeba patrzeć na te procesy dziejące się w samej Afryce, także w kontekście tych globalnych procesów, które też nie są nowe wraz z wymyśleniem terminu globalizacja, bo ona, jeśli chodzi o Ocean Indyjski, to ona ma 1000 lat co najmniej. Więc do tego apelowałbym, do tego, żeby patrzeć na nie tylko w kategoriach rywalizacji mocarstw, ale po prostu także powiązań ekonomicznych, surowcowych, kulturowych. A w sumie wierzę w coraz większą raczej hybrydyzację świata, więc ona będzie rozmywać nacjonalizmy trochę. Ibarra, kropka na D. Jeśli chodzi o Senegal i jak to wygląda, czy budujemy naród, czy tożsamość narodowa, mi chodzi o to, wydaje mi się, że Senegal jednak pomimo próby asymilacji francuskiej przez wiele 300 lat, jest nie więcej, Senegal jest wyjątkiem, ponieważ był silny opór kulturowy, który polega na tym, że idziesz do Abidjanu, czy do Brazzaville, czy do nie wiem, Libreville, na rynkach mówią po francusku. W Senegal mówią Wolof albo inny język. I pomimo różnic etnicznych, religijnych, w Senegalu póki na ten tyle nie ma żadnego problemu, pokoj, tak? Jestem Senegalczykami. On jest Serer, jestem Wolof, ktoś jest Pular, ale jestem Senegalczykami. I to nas łączy. Nie ma różnic, które powodują konflikty. A Casamance? Tak, Casamance to jest problem polityczny. Mm-hmm. To nie jest problem etniczny. To jest problem polityczny. Proszę, region był długo zaniedbany, ekonomicznie. I w dodatku politycy tam dorzucili oczywiście swoje 3 grosze, tak? Ale to nie jest problem etniczny, nie. To problem polityczny. Ani religijny, ani etniczny, ale polityczny. Ale pod kątem
o tym mu powiedział na początku, senior, który był katolikiem, co nie w kraju przez 20 lat. Kolejny prezes Abidjów był muzułmanem, jego żona jest katoliczką, działającą w organizacji Caritas na przykład. Żonił kraju 20 lat. Abdoulaye Wade, trzeci prezydent, jego żona z Francji, rządził krajem przez dwie kadencje. Dopiero ten Macky Sall jest muzułmanem i jego żoną muzułmanką. Ale na tym tyle nie ma problemu. Przecież senior był wybrany dzięki Eladzie Fallou Baké, przywódcy religijnego, który mu zapewnił, że on mu mówił, że będzie rządził ile chcesz i oddać komu chcesz. I tak się stało. Czyli to jest taki wyjątek. Nawet w jednej rodzinie Senegal do dziś jest, że część wyznaje islam, część wyznaje katolicyzm. Nie ma na tym tyle żadnego problemu. Tylko problem moim zdaniem polega na tym, że aby budować tak naprawdę ten naród rzeczywiście musi być najpierw niepodległość, nie tylko formalna, ale niepodległość pod każdym względem od byłego kolonizatora, a tego jeszcze nie ma. I ostatni przykład, który teraz jest w kraju, to jest to, że wszystkie te firmy, z których korzystają Senegal, przykład firma telekomunikacyjna Orange, żeby tego nie powiedzieć, tak? Jest teraz, rządzi frekwencjami telekomunikacyjnymi w Senegalu, z jakiego rządu, bo został prywatyzowany, oddany Francji. France to jest France Telecom. Kupili Sonatel. Sonatel była senegalska firma telekomunikacyjna. I teraz jest w rękach Francuzów i robią z klientami co chcą. Ceny do góry i jakość usługa nie jest tak, jak należy. I jeszcze 221 to indeks. Jak 48 w Polsce, w Senegalu to jest 221. To jest dobra narodowa, to jest nawet rzecz strategiczna. Nie musi być w rękach obcego państwa, a to Francja kontroluje. Jeśli prezydent Senegalu, korzystając z Orange, zadzwoni do kogoś, no Francja może się dowiedzieć o tej rozmowie. Pisze SMS. France Telecom może się dowiedzieć o tego. Czy to jest niepodległość? No nie. Ja uważam, że tak nie powinno być. Jest jedna rzecz na zakończenie. O tym mówi profesor Dziani, Senegal. On mówi, on się zastanawia nad apelacją. Dlaczego mówi się La République du Sénégal? A nie mówi się La République de la France. On mówi La République française. A ten du, co to oznacza? Dlaczego nie mówi się La République sénégalaise, a La République du Sénégal? On się zastanawia na tym i mówi, że no właściwie to oznacza, że tak naprawdę nie mamy żadnej niepodległości. To jest La République française du Sénégal. Tak, tu są niuanse to na zakończenie, dlatego to tak jak spróbuję, to by to było bliżej. Mhm. To tak jakby ktoś powiedział, że jest pospolita Polski, tak, a nie Rzeczpospolita Polska. I teraz chodzi o to, że to zdanie w języku francuskim jest zarezerwowane tylko dla Francji. W języku francuskim mówimy Rzeczpospolita Francuska. Francuska. Natomiast wszystkie były kolonie to jest Rzeczpospolita Senegalu, a nie senegalska. Także w samym słownictwie to są niuanse. Oczywiście, jeżeli ktoś zna język francuski. Chciałem tylko przetłumaczyć, żeby to było tak. Dziękuję bardzo. Czyli podsumowując, najpierw język rodziny, najbliższej wspólnoty, dopiero potem większy obszar terytorialny. Absolutnie. I na pewno wciąż nie język tych, którzy kolonizowali Afrykę w przeszłości. Popatrzmy sobie jeszcze raz na przeszłość, na samą dekolonizację, tak jak rozmawialiśmy. Różne mocarstwa, różne kraje, które pomagały. Jakkolwiek nie zawsze ze strony państw afrykańskich było to ideologiczne zapatrzenie, to na ogół był pragmatyzm, bo w tej trudnej sytuacji każdy szukał sojusznika. Wrócę na sam koniec do Gany. Kwame Nkrumah, jako przywódca Gany, on rozmawiał nie tylko z Moskwą, ale rozmawiał również ze Stanami Zjednoczonymi. Wielka tama na wolcie to również kwestia dyskusji z Amerykanami i negocjacji. A próba bycia niezaangażowanym. Czy można było być niezaangażowanym w tamtym czasie? Też można się zastanawiać. Natomiast
Mamy jeden na pewno fakt, któremu nie możemy zaprzeczyć. Afryka jest niepodległa, jest teraz podzielona na różne kraje. Czy uda im się zjednoczyć? Czy będą chciały się jednoczyć? Czy to jest ta przyszłość? A może będzie to wyglądało inaczej? Może to będzie właśnie ta globalizacja z jednym bądź dwoma wielkimi graczami. Chiny, które wchodzą coraz odważniej i właściwie przejmują rolę takiego dobrego przyjaciela, oczywiście przyjaciela, który ma też w tym interes w Afryce, czy może jakieś inne państwa. Zatem niepodległość Afryki na pewno jest bardzo ciekawym tematem. Myślę, że też można znaleźć tutaj część wspólną z historią Polski, bo Polacy mimo wszystko też byli krajem kolonizowanym przez 123 lata, też musieli przystosować się do języków narzucanych. Było to od nich wymagane. Oczywiście ten proces państwowo-twórczy był trochę inny, była inna historia, było wcześniej Królestwo Polskie, ale mimo wszystko jest też wiele elementów, które możemy jakoś lepiej zrozumieć, patrząc również na historię Polski. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Temat jest bardzo długi, dotknęliśmy tylko niewielu zagadnień. Zachęcam jeszcze raz do zostawiania komentarzy pod tymi nagraniami. Będziemy starali się odpowiedzieć na Wasze pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gane, mangi dem, gane, mangi dem, gane.